Agnieszka Oszczek, witam w poradniku dla seniora, w którym dziś o aktywizacji fizycznej po pandemii. Obiekty sportowe otwarte, a pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Jak ważny jest regularny i efektywny sport u osób w dojrzałym wieku i nie tylko? Porozmawiam z Michałem Zaremskim, fizjoterapeutą i trenerem z Fundacji Jest Lepiej. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Osoby starsze przez wiele miesięcy z powodu pandemii przebywały głównie w domu. Teraz mają już możliwość powrotu do klubów seniora czy na stacjonarne warsztaty dedykowane właśnie im. Jednak dla wielu osób ta pandemiczna przerwa spowodowała, że starania o dobrą kondycję, o aktywność trzeba zaczynać na nowo. Jak zmotywować osobę starszą do aktywności? Czy tutaj duża rola rodziny i osób najbliższych? Ja myślę, że rola rodziny i osób najbliższych jest jak zawsze bardzo istotna. Natomiast zawsze powtarzam też i rodzinom, i moim pacjentom, którzy przychodzą, że no, nic na siłę i nic za wszelką cenę. Możemy motywować, możemy podpowiadać tak od serca, natomiast nic na siłę, bo jeśli ta osoba gdzieś w głębi duszy nie będzie czuła tego, że i nie zostawi tych paru procent chęci, to czasem może się pokazać bunt i niepotrzebnie, więc motywujmy, tak przekazujmy i pokazujmy swoim przykładem. Myślę, że to będzie najefektywniejsze. A no właśnie, bo seniorzy często nie chcą ćwiczyć, uważają, że są na to za starze, że mają różne dolegliwości, które to utrudniają, czy może, że potem będą zmęczeni. Czy to są uzasadnione obawy? Absolutnie, to nie są uzasadnione objawy. Uważam, że trening i aktywność ruchowa musi być dopasowana bezdyskusyjnie do wieku osoby, która chce zacząć się ruszać i żyć aktywnie. Także trzeba poszukać grupy, która będzie na podobnym poziomie wydolnościowym i fizycznym i sprawnościowym, a wtedy taki senior, bo mówimy tu o osobach 60+, także to jest dosyć spory rozstrzał wiekowy, wtedy taki senior tylko i wyłącznie będzie zbierał właściwie no, zalety tej regularnej aktywności. Jakie są te najczęstsze dolegliwości, na które uskarżają się osoby starsze? Te, które z jednej strony wymagają pomocy fachowej, a z drugiej są taką wymówką dla osób, które nie praktykują aktywności fizycznej na co dzień. Najczęstsze dolegliwości to na pewno, ja tutaj też zawsze mówię o tej kwestii takiej socjalizacyjnej, tej aktywności ruchowej w grupie, bo to tak jak spotykam się z pacjentami w moim gabinecie, z pacjentami seniorami, całkowicie inną energię życiową mają osoby, które regularnie trenują i spotykają się w grupach, żeby ten trening odbyć. Może to być Nordic Walking, może to być marszobieg, mogą być to spokojne zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej, czy warsztaty nawet różne manualne. Natomiast ta ich energia do życia jest całkowicie inna. Tam jest mniej narzekania, mniej koncentrowania się na negatywach, więcej na pozytywach. To jest niezwykle istotne. No ale jeśli ktoś skarży się na przykład dolegliwości bólowe wynikające z skrzywień kręgosłupa bądź na słabe stawy, to też te ćwiczenia trzeba odpowiednio dobrać. Jak ćwiczyć, żeby sobie nie zaszkodzić? Jak ćwiczyć? Ja w pierwszej kolejności zawsze będę polecał wizytę, tak zwany, ja to nazywam przegląd u fizjoterapeuty. Zawsze powtarzam, my co roku jeździmy z samochodem do przeglądu, bo tak nam prawo nakazuje, natomiast zapominamy często niestety o sobie. Warto byłoby to, co bardzo często seniorzy, którzy przychodzą do mnie do gabinetu i wcześniej byli na wykładach na przykład, albo zajęciach prowadzonych przeze mnie, to oni zawsze powtarzają jedną rzecz. Dlaczego dopiero teraz do pana przyszłam czy przyszedłem? I to jest chyba najlepsza rekomendacja, bo ja mogę im powiedzieć, na czym się skoncentrować, na co zwrócić uwagę, zapewnić ich, że ta aktywność będzie tylko i wyłącznie korzystna, jeśli będzie oczywiście mądrze poprowadzona. A no właśnie, to od czego zacząć, jeśli była duża przerwa w aktywności fizycznej spowodowana czy pandemią, czy chorobą? Jakie ćwiczenia pan rekomenduje na początek? Wie pani co, ja zawsze rekomenduję zacząć od marszu. Od tego, żeby przede wszystkim wyjść z domu, zacząć maszerować. Oczywiście taką aktywnością, która jest bardzo wygodna, nie tylko, ale też dla seniorów, to jest Nordic Walking, który ja gorąco polecam. Jestem jego ogromnym zwolennikiem. Natomiast nie trzeba mieć nawet kijków. Wystarczy wyjść na szybki, intensywny marsz. Oczywiście intensywny, to znaczy dostosowany do swojej wydolności oddechowej, krążeniowej. Wyjść na taki marsz i to już jest 2, 3, 4 razy w tygodniu, to już jest forma genialnej dawki ruchu. I od tego bym zaczął. Najlepiej w grupie, bo to motywuje, bo obecność osób, które mają podobne cele, podobne dolegliwości sprawia, że jesteśmy bardziej chętni do podjęcia tej aktywności fizycznej?
zdecydowanie najlepiej w grupie. Oczywiście są osoby, które preferują trening indywidualny, natomiast to jest, jeśli chodzi o grupę seniorów, zdecydowanie grupowo. Indywidualnie mogą trenować bardziej zawodnicy czy osoby, które przygotowują się do zawodów. Natomiast grupa niesie ten wspaniały taki energetyczny przekaz. Ja sam to widzę tutaj po grupach, które tworzymy u nas, na przykład grupę Nordic Walking. Przykładem są też moi rodzice, którzy są 60+. Oni spotykają się na zajęciach. Oczywiście uprawiają trening. Robią to profesjonalnie pod naszym okiem, naszych instruktorów. Natomiast jakby cała ta otoczka dalej. Oni się spotykają. Oni organizują sobie wspólne wyjazdy w góry. Spotykają się w restauracji na kawie. To jest fantastyczne. Ja na to patrzę jako coś nawet ważniejszego niż ta aktywność ruchowa. Albo wartość dodaną po prostu. Organizuje pan z fundacją wiele imprez sportowych. Jak wielu osób starszych decyduje się wziąć udział w takich spotkaniach, w takich meetingach? Wie pani co, ja się bardzo cieszę, że coraz więcej. Uważam, że z takimi inicjatywami trzeba wychodzić do jak najszerszej grupy społecznej. I tak jak organizujemy na przykład zawody Nordic Walking, to u nas jest kilka dystansów i różne grupy wiekowe. Po to, żeby i dzieciaki mogły się pościgać, i osoby w średnim wieku, które rzeczywiście one nastawiają się najczęściej na rywalizację, ale zależy nam też na aktywizacji seniorów. Bo jak oni wyjdą i się odważą, jakby najważniejszy jest ten pierwszy krok. Podejmij ten pierwszy krok, a potem zobaczysz, że to wcale nie jest tak, że ścigamy się, że jest wielka rywalizacja i są tylko super, hiper najlepsi, bo my tak naprawdę często w głowach mamy takie błędne przeświadczenie, że wszyscy są szybsi ode mnie, więc jak ja sobie tam poradzę? To jest totalnie niezgodne z prawdą. No to może właśnie warto zacząć od wielopokoleniowego sportu, od chociażby spaceru dziadków z wnukami na przykład. Dziękuję za wszystkie informacje i za rozmowę. Michał Zaremski, fizjoterapeuta z Fundacji Jest Lepiej, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Kochani seniorzy, proszę znaleźć choć kilka minut dziennie na podstawową gimnastykę, na wzmocnienie swojego ciała, bo taki wysiłek z pewnością się opłaci. Zapraszamy na nasze kolejne poradniki. Do zobaczenia.